No to nasi telewizowie mili, my się żegnamy z tym miejscem. Spędziliśmy tu 4 noce, bardzo fajne dni. Zobaczyliśmy troszkę, troszkę pozwiedzaliśmy, troszkę basenu, troszkę odpoczynku. Pokój zostawiamy w takim oto ładzie, składzie. Bardzo fajny pokój, polecamy. Znaczy, hotel mógłby być trochę odświeżony już. Bo widać i czuć, że ma swoje lata świetności ze sobą, ale lokalizacja i pieniądze za tą lokalizację były super. Także zapraszamy albo polecamy. No i co? Tak można podróżować. Piękna pani i wielbłąd. Też mam swój bagaż. Tak, masz swój bagaż. Tak. A nie, no masz rzeczywiście. Ludzie, wielki świat. Już ci pomogę. No to rozpoczynamy naszą podróż. Pamiętajcie, że podróż trzeba rozpocząć od wstania z łóżka i wyruszenia. Do recepcji. A potem windą na dół. Co będzie dalej? No zobaczymy. Ma być jakiś samochodzik. A co to będzie? Mamy 2 godziny jazdy, 100 parę kilometrów. Nasze ostatnie dni niestety. Niestety. Trochę myśleliśmy, że to jest za dużo, 5 tygodni, a okazało się połowę za mało. Jeszcze pan musi sprawdzić tutaj nasze rozliczenia. Czy wszystko jest dobrze? Jak myślisz? Dobrze wszystko? Pani wysłała panią sprzątającą do pokoju, żeby sprawdzić, czy żeśmy niczego nie popsuli. Zaraz znowu będzie, a koszulki zostały, a buty zostały, a to. My w każdym hotelu coś zostawiamy, ale powiem wam, że plecaki mam coraz cięższe. Dzień dobry, Polsko. Witamy Świnoujście. My już w drodze. Jedziemy do Bangkoku. Do zobaczenia. Żegnamy Pattaję. Zbliżamy się do końca autostrady. To wtedy jechaliśmy 3 minuty, czy tam 8. 8 minut jechaliśmy wtedy. A teraz jechaliśmy prawie godzinę. Za chwileczkę bramki. Pan tu przygotował już bilet. No i dojechaliśmy do bramek. Teraz pan tutaj umieścił opłatę. Nie wiem, jaki jest cennik, bo napisał. Do Bangkoku. Mijamy po lewej stronie lotnisko, z którego za 2 dni będziemy ruszać. No, ruch samolotowy jest niesamowity. No, ruch samochodowy również. No i Bangkok nas wita. Takimi oto mostami i wiaduktami. Stało nam się ze 40 minut jazdy na kilometrów malutko. Korki, korki i jeszcze raz korki.
cięśla, coś takiego, nie? No i dojechaliśmy do Bangkoku. Tu pan nas pięknie podwiózł. Dokładnie do miejsca, gdzie chcieliśmy. Elegancko. Mamy stąd jeszcze 8, może 5 minut na piechotkę. Idziemy. No to dzień dobry, Świnoujście. Witamy z Bangkoku. Witamy Polsko. My jesteśmy już prawie na miejscu. Po 2 godzinach jazdy. Kolega nas tu przywiózł samochodzikiem, elegancko. Powiem wam, że jesteśmy zaskoczeni, nie? Tak, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, bardzo sprawnie. W Polsce godzina 7.30, tutaj 13.30. Idziemy do hotelu, hotel mamy o 14.00. Ostatnio było z tym Polski, kazali nam pół godziny czekać. Zobaczymy, jak dzisiaj idziemy do samego hotelu, to już tu byliśmy. Uwaga! Zmieściłem się. Żeby nam dali ten sam pokój, który wcześniej mieliśmy. No i zobaczymy, czy nam się uda. No dobrze, to my skręcamy tutaj w lewo i jesteśmy prawie na miejscu. Patrzcie, przełączę kamerę. Tu skręcamy rączkę. Idziemy. To mamy stąd dosłownie 50 metrów. Tak, dokładnie. Dotarliśmy na tą samą ulicę co ostatnio. No to idziemy. Przepraszam. Tam jest nasz hotel. Już go widać. Thank you. No dobrze. Oto on. Wchodzimy. Ujęcia z tego hotelu już były, ale to jest nasze drugie oficjalne wejście. Tam i siedzi nasza znajoma panopań. Idziemy. To Martynka już załatwia biurokrację. Nie chcemy zostawiać tutaj kaucji w batach, tylko w dolarach. No bo kurczę, jak będziemy wyjeżdżali, to na cholerę nam 1000 batów. Ale zobaczymy, co zrobią. Nie wiem, w ogóle czy mamy 1000 batów. Ciasteczko, soczek. Na dzień dobry. O, do Martynka sobie wzięła ciasteczko, to mały. To może nie ciasteczko, tylko okruchy z ciastka wzięła. Nie, wiem, to jest ciastko, misio. Na dnie jest? Jest. Lepsie. No niestety, hotel się nie obrobił. Prosiliśmy o ten sam pokój. Dali inny, zobaczymy, jak to wygląda. Dobrze, widzisz? Tą trodę. Chodzimy, a tutaj ty, bez okna, ciemno, a tu tak, nie, no łóżko jest tak samo jak było, on jest taki sam, dokładnie identyczny, tylko odwrócony i widok na, no i widok mamy taki sam jak mieliśmy, na ścianę, ale dobrze, wiesz co, mamy bardzo dobry widok, bo nie na ulicę, tylko na ścianę, tak to wygląda. Proszę bardzo, ale łóżko jest naprawdę tu wielkie, nie? A wtedy mieliśmy dwa pojedyncze łóżka. A wtedy mieliśmy dwa pojedyncze, no właśnie, o. Rzeczywiście, tak było, no. Dobra. Nie, dobrze, dobrze. A jak wygląda łazienka jeszcze? No, łazieneczka elegancka, jak mówiliśmy. Jest kibelek, jest umywalka, to wystarczy, a tu jeszcze prysznic. To już jest all inclusive. Dotarliśmy do takiej pralni, tak? Pralni ma tego? Pralni suszarni. Tutaj jest pani, która wszystkim obsługuje. U nas jest do 10. U nas jest godzina już w pół do 8. Pani powiedziała, że mamy przyjść za półtora godziny. No dobra, zostawiliśmy jej pranie. Zostawiliśmy pani pieniążki. Pani to chyba sama wszystko ogarnia. Nie dała nam żadnego kwitu na to. Ale sprzęt widać, że jest profesjonalny, prawda? Nie taki, co byliśmy wcześniej, gdzie się woda lała bokami gdzieś tam. To jest super. No dobra, polecimy. Za półtorej godziny wracamy. Jest godzina do 8, to mamy być o 9.